Tak sobie patrzę przez okno i myślę, a co jeśli chomiczówka już się nam wszystkim znudziła? Jest taka nudna, powtarzalna. Nic nowego się tu nie dzieje. No właśnie, no i co teraz? No właśnie, i co ja mam teraz zrobić? Ciągle próbuję wymyślać, te wyświetlenia spadają. Co? O nie, znowu ty? Tylko ty mu zawsze muszę narobić. Przybyłem dzisiaj do ciebie z upgraderem. No i co ja mam z tym zrobić? Poprawisz tym sposobem jakość swoich produkcji. O! Świeci. I co, ten guzik, ta? O! No właśnie, jako że już chomiczówka nam się wszystkim znudziła, to dzisiaj zaprosiłem gościa. No siema bodaj. Ponoć będziemy opowiadać ciekawostki, tak? O, mam taką wiedzę, człowieku. Kurwa, jak ci to zacznę opowiadać. Zacznę ci z tego rękawa sypać ciekawostki. Kurwa, zobaczysz. Z każdym to nowym odcinkiem chomiczówki wydaje mi się, że już całkowicie wyczerpałem temat. Ale nie, bo znajduję to nowe książki, to wy macie coś ciekawego do napisania. Więc dzisiejszy odcinek będzie pół ciekawostkowy, pół komentujący, poczytam wasze komentarze, bo niektóre są naprawdę interesujące. Pierwsza ciekawostka na naszej chomiczej liście jest taka, że chomik dawniej dżungarski nazywał się mandżurskim. A to dlatego, że region, z którego pochodzi Dżungaria, dawniej był Mandżurią i ten chomik był mandżurski. W sumie, jak się wam nudzi chomik dżungarski, możecie powiedzieć, że macie mandżura. Fajne, fajnie brzmi. Druga ciekawostka na dzisiaj będzie taka moja własna obserwacja. Często widzę, że piszecie, że chomik was gryzie, że jest agresywny, zdarza się. To moja osobista porada jest taka, że jak chcecie chomika, który nie gryzie, zawsze bierzcie samca. Zauważyłem po prostu, że samce są znacznie mniej agresywne i bardziej lubią towarzystwo człowieka. Ponadto ja myszora na przykład adoptowałem, gdy miał 3 tygodnie, nie miesiąc. Nie ugryza ani razu, można go głaskać nawet jak je, lubi głaskanie, wszystko. Zresztą możecie zobaczyć chomiczówkę o nazwie Pieszczok, to zrozumiecie, o co chodzi, naprawdę. Jakby mnie tak Grażyna przy niedzielnym rosole tak smyrała, to jakbym wziął ten łeb, tak bym... Ej, Janusz, spokojnie. Tu dzieci oglądają, nie daj takich przykładów. Najlepszą wodą, jaką możecie podać chomikowi, jest woda przefiltrowana. Nie kranowa. Ponadto trzeba ją zmieniać co 2 dni, żeby chomik miał ją świeżą. I najlepiej wykorzystujcie miseczki taką jak ta, gdyż chomik z poidełka niszczy sobie kręgosłup. Tak o tej wodzie mówisz? Aż mi w gardełku zaschło, ale sobie przyniosłem coś dobrego, kurwa. Ostatnio chyba algorytm YouTube'a bardzo mnie lubi, gdyż promuje moje filmy i coraz więcej komentarzy pod nimi piszecie. Co zachęciło mnie do przeczytania ich oraz krótkiego skomentowania. Na przykład pod filmem z parku, gdzie tak prowizorycznie mi ten film wyszedł, tam głos, tam wiatr, wszystko było takie se. Już na pewno inne niż dzisiaj, bo to od tego czasu 2 lata minęły. To dużo komentarzy jest o klatkach. Na przykład Zuzia pisze: mała klatka jest dla brata. Wiem, wiem, data. Ale taki rym, może to na taki Hot 16 Challenge zrób. Fajny rym taki wyszedł, fajny. Te klatki małe to przenośniki na spacer. Czy ja wiem, na spacer? Chyba o transporterki takie może ci chodziło. Gdzie się na przykład do weterynarza zabiera chomika. To oj, myszor bardzo nie lubi na przykład tego. Jak w lipcu byłem u weta kontrolnie, to oj, denerwował się ten mysz. Ja myślę, że z tymi klatkami chcą zaoszczędzić, dlatego są takie małe. Co zaoszczędzić?
to nie tyle zaoszczędzić, co właśnie zarobić na nieznaniu się na zwierzakach, ale jakbyśmy na przykład tłumaczyli sprzedawcom, zoologom, tym w sklepach zoologicznych są, że te klatki są złe, to jakoś mimo wszystko nie sądzę, że wycofają je i będą po prostu większe i droższe. Niestety, żeby sprowadzać, żeby te chomiki miały lepiej. No a najlepiej to już mieć samlę taką, jak widzieliście u mnie na filmach, w której myszor sobie żyje. Dużo ma miejsca, raczej jest zadowolony. Nie skarżył się ostatnio. Te klatki to nawet nie dla myszy. No właśnie, czy dla myszy, czy dla chomika, to w sumie kuzyni tacy, nie? No i to ja powiedziałbym nawet, że te klatki to może karaluch by się za tym... Ale nie, bo karaluch by uciekł przez szczebelki, to musiałby akwarium mieć. No nawet na insekta się to nie nadaje tak naprawdę. Trudno powiedzieć mi po co te klatki, ale macie jeszcze dużo do powiedzenia. Każdy, kto zamierza kupić chomika, powinien sobie obejrzeć i posłuchać tych rad. A co do zwierząt zoologicznych, to niektóre zwierzaki żyją w tragicznych warunkach. Jakbym tu dała jeszcze jeden błąd, który też często występuje, mianowicie ludzie kupują zbyt małe klatki. I ogólnie cieszę się, że zwracacie na to uwagę. Wychodzi na to, że moje filmy słuchacie się tych rad. I dla mnie jako hodowcy i miłośnik tych małych szkodników to jest naprawdę... I cieszę się, że coraz więcej ludzi rozumie ten fakt, że z tymi klatkami to jest naprawdę problem. Jak za małe klatki? Jak ja miałem chomika, to mieszkał w słoiku po ogórkach. Ciekawe. I dobrze mu się żyło, a żyło mu się jeszcze lepiej, jak ogórki wyjadły, to miał więcej miejsca. Otworzymy sobie oto taką paczkę, przyszła dzisiaj, z bogactwami dla myszora. O, przeciąłem, widzę ściółkę lnianą albo trocinę. O. Ściółka lniana, tak jak zwykle, bo już myszorowi się kończy. O, folię. Sianko z ziołami, się przejęzyczyłem. I co my tu jeszcze mamy? Zioła uzupełniające dla królika ponoć, ale sprawdzimy jak myszor będzie je zajadał. Może mu zasmakuje. O, to jest najważniejsze. Patrzcie. Le, ochyctwo. A myszor zje. On to będzie na łapkach cał prosił o to. Mamy jakąś taką karmę inną, bo mikserammy nie było. Farm food, jakaś niemiecka. Sprawdzimy. I są tu trociny. Jeszcze takie, jakby to wam powiedzieć, podściółka to jest. Trociny albo podściółka. Ty, a po co ci te trociny? No jak po co? Myszor musi mieć jakieś trociny, musi się w czymś zakopać, sobie norki zrobić. Mogłeś mi powiedzieć, nim tu przyjechałem, bo dzisiaj drzewo z lasu wycinałem, na tyle tych trocin było, bym ci przywiózł tam za darmo. Byś miał. Albo za piwo. No i to już byłoby na dzisiaj wszystko. Dziękujemy wam za oglądanie. Gościnnie był Nosacz Janusz i jak chcecie jeszcze takich odcinków z nim, to napiszcie w komentarzu. No, dzięki, że mnie zaprosiłeś. Piwko dobre było, coś mnie nauczyłeś nawet. Też i tak chyba nie będę miał chomika nigdy, bo stara mi do domu nie pozwoli przynieść już i jeden pasożyt taki jak ja wystarczy, kurwa. Ale fajne, będę przychodził tu jeszcze.